To dzień dobry. To dzień dobry. O, jajko. Co to jest? No i superancko, jestem na miejscu. Na miejscu jakim? Handlarz. Cześć. Do tego sklepu. A do jakiego? No bo ja muszę do tego sklepu kupić wodę. Znaczy chemię, ale tu nie ma chemii. Dobra, sprzedaj wszystko to, sprzedaj wszystko to. Czekaj. Modyfikuj, zdaj mi tę rączkę. Sprzedaj, 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 sprzedaj. Aha, nie chcesz tego kupić? Szkoda, szkoda. Liczyłem, że to kupisz, tego też nie chcesz kupić. Nie, 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 nie. Masz jakąś pracę? A, transport, pozbądź się zombie, 400 metrów. No i super. No ja wiem, wiem. A pokaż mi jeszcze... Bez skarbu. Czy mogę przejrzeć towar? Chciałbym coś kupić od ciebie. Czy masz chemię? Jak to się nazywa? Butelka kwasu. Butelka kwasu, jest. Kup. Czy potrzebujemy czegoś? Koła może masz? Nie masz kół. Szkoda. Wiatrakowiec, korpus, jakieś coś. Powiedz mi proszę, po co do zrobienia koła jest potrzebna chemia? Nie wiem. Dwururka za 2400. Nie mam pieniędzy. No ja mam. No wiem, wiem. Kup amunicję. Jaką amunicję kupujesz? Do karabinu. Bo wy macie pień, a ja nie. Rower za 6300. Problem jest taki, że chciałem iść do handlarza. Proch. A właśnie, jeszcze proch można tworzyć w tym. Oj. Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Hamy. Że chciałem iść do handlarza, bo mam pełny plecak. Zwyczajne chamstwo. Ale 400 metrów stąd mam... Ty, to dawaj ja stworzę skrzynkę przed handlarzem. Gdzie ty w ogóle jesteś? 200 metrów. Idę do ciebie. Ja coś czuję, że ja z tego zakażenia się i tak nie wygoję i tak. Co najwyżej... Zakażenie się pougłębia, co nie? Tak, jak, jeżeli go nie wyleczysz w czas, to tak. A ogólnie... to nie możesz wziąć jakiegoś antybiotyku, czy czegoś? Miód. Tylko? Tak. Bez sensu. Miód nie tylko zna zakażenia. Powinno być coś jeszcze, jakiś antybiotyk, czy coś w tym desę. No właśnie, kurczę, nie. Gdzie ty jesteś? Czemu tam idziesz? Po co tam idziesz? Do ciebie szedłem. Za tobą jestem. Halo. Czekaj, ja mam coś dla ciebie. Masz. Mapa skarbów. Czemu jej nie przeczytałeś? Bo ja mam już jedną skarb aktywną. Dobra, przyjmij. Chcesz jeszcze, masz jeszcze to, jakbyś chciał. Nie wiem, co mi dałeś. Aha, jakieś skarpetki. Gdzie jest ten skarb? Aha, o, jeszcze... O, panie! Zapisz punkt... Niech będzie jaskinia. Skarb. 730 metrów. Ja mam 2,9 km, no to wiesz. To idziemy do tego skarbu? No chodź. A nie będzie trzeba go kopać? Chyba nie, co nie? Właśnie nie pamiętam, jak to działa. Ja nie mam łopaty. No to idziemy, 700 metrów. Znaczy mówię, że ja nie mam łopaty. Czekaj, jak to naprawić? Masz zestaw naprawczy? Nope, mam. No to ja mam łopatę jak coś. Ty, a to tego nie trzeba było przypadkiem wytrychów mieć jeszcze? Mam 7. To powinno wystarczyć.
Jak nie, to się wkurzę i będziemy naparzać w to wszystko przy pomocy. O, idzie jakaś ta. Truda. Wow! Masz cela! Mam lunetę. Wiem, bo się pamiętam. Razy 8. Ach, no to ja miałem też tego, ten karabin. Ale nie traci amunicji. Bez sensu. Wiesz. Kto bogatemu zabroni? Czekaj, modyfikuj. O, widzisz, tu jeszcze jedną modyfikację można dać, ale żadnej nie mam. Ja mam ten. Możliwość zrobienia jakiegoś tam do karabinu, nie wiem, przedłużki czy czegoś tam, nie pamiętam. O, został naprawczy i młotek. No i sztos. Młotek drugiego poziomu? Zębiaczek. Ty, a gdzie jest ten skarb? Bo w sumie ja poszedłem nie z tą stronę. Kieruj się może na mnie, co? No właśnie, ja poszedłem, ale na skarb. Swój. Aha, to dobrze. Dobrze jest. Kooperacja, nie? Siemasz, Maciek. Nie mam staminy. Szlak by cię trafił. Aha. Amunicji do shotguna też nie mam, no to postrzelane. Chcesz? Nie. No masz, mam ci 40. A na co mnie to? No masz, nie wiem, używaj sobie. Ja tego nie używam. Używaj sobie. O, grubas. Gdzie? Tam. Ale już olać to, bo tutaj też jest. Oj, oj. Oj, oj. Morda tam. Kultury, kamie. Trochę. Dziadu. On jeszcze żył. Kurczak, kurczak, kurczak. O, tu jest żelazo. To trzeba będzie też zapisać. Czekaj. Zapisz. Nie, nie, nie. Czekaj. Zapisz punkt orientacyjny. Nie, tu jest coś jeszcze. To fajnie wygląda. Nie, jest. To fajnie wygląda. W sensie co? O. To jest chyba ten. Z tego się proch robi. Potas. Potas, no. Albo ten, tą chemię całą, czy co tam? Już na coś to było potrzebne. Uuu, tutaj będzie miodek. Tam jest wilk. Gdzie? Po lewej. I jest jakaś zombiaczka jeszcze. No i tam jest chyba kurczak. Jej, miodek. Wypij. I tu jest jeszcze kolejny pieniek. Sztos. Dobra, nie będę strzelał, żeby jej wilki nie przyleciały. Ona nas nie słyszy w ogóle? Nie, ja zajęto swoim światem. Sąsiedzi muzyki słuchają i ja ich słyszę, a... O, nie ma miodku. O, plecak. Gdzie masz ten skarb? Mm. 300 metrów. Dokładnie mówiąc, 358. To masz kolejny pieniek. Kieruj się na wschód. Pieniek? No widzę, widzę właśnie. Tylko ze staminą kiepsko. Właśnie, kurczę, problem jest taki, że im mniej mam tej staminy... A, niestety. Im mniej staminy, im mam mniej tak naprawdę tego... Co to, kurczę, jest? Co? Węgiel? Metal? Albo żelazo właśnie. Czekaj, to też zapiszemy. Tu jest meteoryt. Kurde, region pustynny? Serio? Tak. Tu jest to paliwo. No... I jakaś Baba Jaga. Podoba mi się, że jesteśmy na regionie pustynnym. Nie, tu nic nie ma poza kojotami. Ale są kaktusy. I je można zbijać. Kurde, stamina. Plecak. Który daje portki, części... A wezmę shorty. Ja jestem full. Nie pamiętam, co daje. Jedna kość, naprawdę. Nie pamiętam, czy te duże kaktusy... Weź, otwórz sobie samochód, weź pieniądze. Już zaraz wezmę. Z tego dostajemy trawę oraz jakieś coś. A, jedzenie z tego jest. No tak. Jeżeli będzie gdzieś krzykaczka, to od razu ją zabij. Gołąb! No!
Co to było? Shotgunie trafiłem prosto w ptaka. Ała! Nie, czekaj. Nie wiem, jak wygląda krzykaczka ten godowy. Ta, czekaj, to nie jest ta biała, ta biała, ta biała, tylko teraz wygląda nieco inaczej. Bardziej tak creepy. Okej. Ej, znalazłem duży budynek. No właśnie widzę. Chyba trzeba będzie go zwiedzić później. Tylko najpierw ten skarb jeszcze ogarnąć. Ile coś by nie? Mnie ukuło. Kaktus. Juka? Co daje juka? Aha, też te owocki. Cicho, gołąb. Tutaj ważne rzeczy są. Pałka rurowa. O, to temu Dawidowi możesz dać. Jeżeli to jest ta, o której myślę. Tak, pałka policyjna. No. To Elsiuszek się ucieszy. Dobra, co my tu mamy? Bandaże, użyj. Nie możesz teraz tego użyć. What the hell? Te ściany nóż ze skrapu to. Okej. Łuki. Ale to było skarbu? No nie. Prawie jesteśmy. Podejrzewam, że będzie w tym domku, ale zobaczymy. Znowu kaktus. Te dźwięki są takie dosyć niefajne. Dobra, ja nie mam co stąd wziąć, bo nie mam już miejsca w ekwipunku. Zaraz zobaczę. Koło leci. Siekierą w niego w ogóle. O, idzie, idzie jeszcze ten, Zbysiu. Prawie biegnie. Zbysiu! Jeszcze żyjesz? Nie. Halina biegnie. Już nie. Oj, oj. Gdzie jest ten skarb? Nie wiem, no ty masz go na ten... O, znalazłem. Tu właśnie, gdzie jesteś. Czekaj, wyrzucę jakieś śmieci. Czy ja mam łopatę w ogóle w ekwipunku? Mam. Mówiłeś, że masz, dlatego żeby tu przyszli. Ej, znalazłem stodołę. Dziwię się, że ty jeszcze to kopiesz. Bez kitu, żeby ta stamina chociaż szybciej się odnawiała. Byłoby pięknie, ale nie, musiałem się zarazić jakimś badziewiem. I mnie teraz to badziewie trzyma. Weź umrzyj tyle. No właśnie, będę musiał to zrobić, tylko... Szkoda mi tego, że już tu jesteśmy. Potrzebuję 5 uderzeń, żeby wykopać dziurę. Przy 4 on już traci staminę. Ja idę do ciebie, idę do ciebie. O, uwaga. Popsy będą szły. Czemu? Nie wiem. Gdzie ty je widzisz? Słyszałem, już ich nie widzę. Daj łopatę. Masz, jak masz zestaw naprawczy, to od razu możesz ją naprawić, bo się kończy. Nie masz zestawu naprawczego. Co? Mam 2. Teoretycznie tu właśnie, gdzie kopiesz, powinno być. Ale mnie nie wkurzaj, że zaraz wykopiesz od razu, bo się wkurzę na bardzo. Nie wiem, ale ja potrzebuję 3 uderzenia na wykopanie, więc... Aha. Oszustwo. Jawne oszustwo. Przedmiot wymaga naprawy. No to żeś pokopał. Znalazłem. Żartujesz. No, tu jest. Bez sensu. Otwierasz se? No, otwórz. Otwórz skarb, to chcę otwórz. A to trzeba wytrychy chyba, nie? Nie wiem. Zablokowane, no tak, wytrychy trzeba. Ty masz chyba, nie? O ten. Mam. Znaczy, bardziej mi chodziło, czy masz tą umiejkę. Umiejętność też mam. No chyba właśnie. Pierwszego poziomu tylko, niestety, ale zawsze coś. Still something. Ty, paralityk. Stój, nie ruszaj się. Wytrych pękł. Wytrych pękł. Wytrych pękł. Kurde. Głowa mu odpadła. O, panie. Ja mam dużo miejsca jak coś. O, przyda się.
Serio? I to serio. Ile mam miejsca? No, powiem ci tak, ja nacisnę guzik weź wszystko. No. Jak to się bierze? Weź wszystko, wziąłem dwie rzeczy. Okej. Reszta twoja. Skarb, porażka. Jak to masz zbyt dużo przedmiotów? Wzmocnienie struktury. Do czego? Zużywanie narzędzi. Spowolnione. Dobra, ja mogę wziąć jeszcze jedną rzecz. Faktycznie trochę amunicji. Amunicja magnum. Dobra, wypiję kawę, żeby nie było. Złoto nawet, wow! No, 10k prawie. Jak to, kurczę, nie chcesz? O, no nie, tu jest, kurczę, tu jest handlarz. No dobrze, że jest. Trzeba go od razu oznaczyć też. Gdzie? Co? No tu jest handlarz. Gdzie? No tu obok. Nie. Lol, ja nie widziałem. To drugi handlarz. A jaki masz? To masz sztucera, czy jaką masz tam broń? Strzelbę rurową. No to sztucer nie będzie lepszy? Będzie. To chcesz? No to chodź. To co nie mówisz? Przecież to dam ci sztucera drugiego poziomu i... A ten karabin rurowy se sprzedaj, czy coś. Jak się będzie dało. Mogę przejrzeć towary. No. Czy on do ciebie powiedział, że jesteś w Packer? Nie wiem, nie słuchałem. Modyfikuj, dodaj mu lunetę. Spoko. Kończ. I... O Jezu, jaka luneta. A nie, on strzela też pojedynczo, ale szybsze przeładowanie ma. To taka różnica tylko. Hakerki, wydajność odzysku większa. Miniguazy, wydajność górnictwa plus 20%. Kupimy. Pierdołki? Obrażenia od upadku minus 100%. Fajne to jest. Tylko kurde. Dobra, kup. Na wszelki wypadek. Czy ty to kupujesz? W automacie. O, plastik. Jakieś coś. Taktyczny karabin automatyczny, 10 tysięcy. Motorynka, 18 tysięcy. Co, to już? Nic więcej nie masz tutaj? Łe, szkoda. Lina lądowa, lampka na hełm. Rurowy karabin maszynowy trzeciego poziomu. Zjedz. Kościół nic nie ma ciekawego. Może i nie ma, ale tam ma samochód do przeszukania i jakąś tą. Chcę przejrzeć towar i chcę ci sprzedać parę śmieci. Na pewno chcę ci sprzedać to wszystko. A nie! Żartujesz, że jedno jest warte tylko tyle. No dobra, no to niech będzie. To ci sprzedam, to ci sprzedam. Śród zostawimy, może się przydać. Ty z kimś walczysz? Z kołębiem. W sumie z dwoma. Wygrałeś chociaż? No, bez problemu. I tu było. Kurde, chciałem coś sprzedać. No nie wiem tak naprawdę co. Nie wiem, ja sprzedałem wszystko, co uznałem za zbędne. Części narzędzia silnikowego. Świetnie, nie mam miejsca. Dobra, sprzedaj mu pióra do wywalenia. Wodę też sprzedam, bo nie... Znaczy wywalę, bo kurczę, nie mam miejsca. Nie chcę nosić niepotrzebnych rzeczy. Paliwa też nie sprzedam. Dobra. Czy ty masz amunicję? Jaką? Jakąkolwiek. Czekaj, najpierw pas. Kiedy, a... 149 nabojów do shotguna. 8 wzmocnionej amunicji, 9 mm.
Czekaj. Dawidek dzwoni. Tak, słucham, Biały Dom. Mógłbym cię prosić o przyjście, bo ja... Dzień dobry. Halo? Gdzie żeś przyszedł? Honoj, no. No, jestem. Weź, kucnij mi tutaj, proszę. Tu, hop, hop. No. Dziękuję. Wlazłeś? Witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzień dobry, dzień dobry. Jak tam? Nagrywasz? Owszem. Powiem ci, epicko, jestem tak rozmasowany i teraz mogę grać całe życie. Zaprosiłem cię do gry. Nie wiem, czy A nie, ja automatycznie dołączam, spokojnie. Dobra, to ja na 5 minut się zedwu i no poczekam, dobrze. Aż dołączę. No dobrze. Ale bida. Tylko powiedz mi, czy baza stoi dalej w tym samym miejscu, czy będziesz rzucić? Okej, okay. Tak. Dobra. No zedwu. Albo to ja nie umiem celować. Dobra, ostatnia próba. Wydaje mi się, że jednak ten sztucer może nie jest taki zły. No wiem, wiem. Jest to gorzej niż beznadziejny. Nie no, jeżeli chodzi o to wyleczenie się z tego badziewia, to ja się wyleczę umierając. Okej, okay. To umrzyj, będziesz od razu w bazie. No nie no, co samego. Polecam cię... taki styl życia, umieranie jest najlepsze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam połamaną nogę. Sposób jest bardzo prosty. Umrzyj. Umrzyj, to rozwiązuje każde problemy. Kurde. Zastanawiam się, gdzie najlepiej będzie zrobić magika. Z dachu. Z okna. Nie, ponad okna. W sumie nawet na którymś tam piętrze mamy te okno, więc... Okej. Okay. Idę robić Tomasza Hadę dla ubogi. Ty, ta baza, kurde. Trzeba chyba ją ulepszyć. Zobacz, jak tu panowie mają levele. Uhuhu, już 40... Nie, 26. My nie ekspiliśmy. No. Tworzymy rowerowy gang powoli, nie? A dla mnie zdobyliście jakąś broń? Czy dalej mam z mieczem chodzić? Stary... Mam cię pałkę policyjną. Nie, to nie bardzo. Dlaczego nie bardzo? Ja tu postoję, odnowię sobie staminę, zaraz tam przyjdę do was, wiecie jak jest. Dobra, idę kopać, bo widzę, że to co ja robię to nie ma sensu. Co ty chcesz kopać? Tunel. Tunel. Gdzie ty ten tunel w ogóle kopiesz? Bo tak kurde widziałem kawałek i się zastanawiałem. Jest tu parę tunelów, ja muszę je po prostu połączyć ze sobą. Panie Avres, pan gdzie to jest? Idę. Czemu tu jakaś trawa tu rosła? Co jest? Krane. O, prostytutka. Nie ma prostytutki. To nie jest prostytutka, to moja była. Cóż, dobra, cóż. Panie Avres, gdzie pan jest? Człapie, no ja nie mam staminy, mówię ci, że przez to zakażenie durne, ja mam tak, że ja się bardzo szybko męczę, to nie to, że ja nie mam kondycji, się po prostu dobra, szybko męczę. Dobra, bo ja tutaj męczę. Chyba z 15 zombiaków zabiłem, a ciebie to dalej nie ma. Ha, bo ty idziesz w drugą stronę, świetnie. Jak w drugą stronę? Idę do bazy. No bo ja tu takie fajne miejsce znalazłem, chciałem je sprawdzić. A, tu jesteś! Dobra, widzę cię. Yeah, nie trafiłem. O, no już biegają. No jest noc. Kurde, młotkiem chciałem. Nie mogę! Ojoj. Jeny. Doszedłem do wniosku, że chociaż niech mnie zabije, ale nie zdążyła. Ej, te dwie chaty można by było sprawdzić, one będą fajne. Panie, ja tak krwawię, że ja zaraz umrę. Dobra, to wracam do bazy. To ja jest sprawdzić kiedy indziej. Nie widzę, gdzie idę. Masz poświecić latarkę. Nie, chodziło mi o to, że ja miałem tak rozmyty obraz, że nie byłem w stanie niczego zobaczyć. Chcesz jakiś bandaż? A, już mam to gdzieś. Najwyżej umrę. Zaklejcie gdzie chcesz? Nie, walnę magika. Czemu ty jeszcze nie umarłeś?
Też się zastanawiam. Od 28 lat myślę nad tym. Czemu ja jeszcze nie umarłem? Dzięki w ogóle. No to... W tym domu będziesz ten. Byliśmy w tym domu? Nie wiem, pewnie nie. Ale znalazłem miodek. To zostaw go, przyda się tam kiedyś tam. Ale znalazłem stragan z miodkiem. O. Ty, to chodź misję zrobimy od razu. Jaką misję? Ja mam tutaj misję 50 metrów. No dobra, no ale ja nie mam itemów. Jakich itemów nie masz? Miejsca na itemy w sensie. Trudno. Znalazłem szynę i aloes. Świetny miodek, panie. Gdzie masz tą misję? Gdzie ty jesteś? A, 100 metrów ode mnie. Świetnie. Jak patrzyłem, było 50. Siema wszystkim. Witam serdecznie, dzień dobry. To nie to, że przyszedłem was... A to stacja benzynowa jest... Znowu? To weź mi trochę benzyny, może będzie tańsza niż 5,60. Cieszę, że nie 6,50. Albo 7,70. O, niedźwiedź! Niedźwiedź! Dziękuję, niedźwiedź. Panie Jarku. Pan super, panie Jarku. Dziękuję, pan PiS. Normalnie bierzcie tam, skrobujcie i minsa potrzebuje. Potrzeba minsa. Brak wytrzymałości. Co pan? To, że brak wytrzymałości to jedno, ja już nie mam życia. I to wcale nie dlatego, że gram w komputer. Zarazem jakiś ogarniać, jakbyś chciał, nie? Wygląda jak flaszka. Ogarniać. A pomyślcie, co byśmy robili w życiu bez komputera. Byśmy musieli chyba wyjść na dwór. Chyba w polu byśmy się obudować. Co to daje? Obrażenia zasięgowe plus 50%. Fajne. No możesz upolować niedźwiedzia. Albo i nie. Trochę miejsca. Shit! Zobaczysz na nagraniu, co odwaliłem przed chwilą. Nie otwieraj drzwi! Na to koce patrzę. Umarło mu się? Jemu tak, ale tam jeszcze ktoś jest. Ej! Co? Ja chciałem to od tyłu zrobić. Do niej? Nie posądzałbym cię o takie rzeczy. Dobra. Masz wszystko? Tyle. Ile możemy wytworzyć? 4. No to 2 rowery będą chociaż. Trzeba zostawiać w bazie po prostu i tyle. Zrobić jakiś parking na rowerów. Kłada drewno. No cholera mnie taki kaktus. Dobra, to zrób to, a ja zupu. Amunicja do robotycznej wieżyczki. Wytwarzaj tam, bo to można sprzedać. No spoko. Pewnie zaraz się okaże, że to jest mega błąd w ogóle, że my robimy takie rzeczy, ale to nic. Jakie rzeczy? Takie rzeczy. O, nie no. Że ten rower. Nie, rowery są fajne. Bo rower ma kierownicę. Ma jeszcze coś. Tam. Ten. Ile to jest warte? Parę monet, zawsze coś. Dobra, chodź. Już rower? No. Boże, trzeba zrobić stąd wyjście jakieś, bo to jest... Zostawiam pałkę policyjną też, bo mi niepotrzebno. Ale w sumie fajna rzecz z tym rowerem to to, że... on jest, kurczę, ten... plecakiem. Plecak, no. Aha, dobra, zapomniałem, że... Już? Tak, wyłączyłem, dobra. Bo to sterowanie jest durne. Co znaczy durne sterowanie? Że myszką sterujesz. Uła. No dobra. Jak lewym przyciskiem myszy klikniesz, to zmieniasz. Idziesz? Nie idziesz? No ja jadę do tego skarbu, a ty gdzie? No co mi nie mówisz, że już jedziesz? No pytasz, idziesz, nie idziesz, no to myślałem, że już idziemy. No tak, tylko że ja pojechałem w drugą stronę. O kurde, tutaj też stamina szybko leci. Dawidek!
Słucham. Ziemia ci się zapada. Co mi się zapada? Tunel. Nic się nie zapada. Zapada się, bo przejechałem i dziurę zrobiłem. Co za chłop. Jak ja jeszcze tam stropu nie dałem. Smacznego. A dziękuję, jabłuszko sobie jem. Zdrowo. Tutaj powinna wyskoczyć taka okejka, zdrowy tryb życia, Elsiusz. Od dwóch tygodni nie piję alkoholu, zdrowy tryb życia. Dłużej niż. Dobra, 2,5, Jezu. Dar charyzmu, co to chuzi, kurwa jest? To się przydaje, jak jesteś obok. A łopatę sobie wziąłeś? Ja? Kurde. Ja mam, dobra, spoko. A masz zestaw naprawczy? Nie. No właśnie. A z czego się tworzy? Nie mamy tego na pewno. Czekaj, z... Kutę żelazo i taśma hydrauliczna. Dobra, 300 metrów, cofnę się. Dawaj do domu, zobaczymy, może w domu znajdziemy, chodź. Jest chyba 17. Zestawy naprawcze są, no więcej nawet, ale... Nie chcę się cofać, tu jest ten problem. Chodź, przeszukamy ten dom, może coś się znajdzie. Jezu, się wystraszyłem.